Bosmanat Puck, kajak wędkarski Morska TV prosi. Tutaj to dno wygląda tak sobie. O, niedaleko nas wrzucił, czyli zobaczcie, tutaj jak maksymalnie rzucicie. Dobra, kochani, 7 rano. Tak to wygląda w praktyce. O Sunino, zaraz będziemy się wodować, chyba Wiesiu już właśnie jedzie ze sprzętem, tak jest, właśnie jedzie, okej. O, ma nowy samochód, panie kochany. Tam ktoś mu rysuje, proszę bardzo. Szok. Przecież to jest zimno. Szóstka z przodu, ale jeszcze jakoś tam sprawności mam. Szóstka z przodu. Ty, to jak ja będę taki stary jak on, no nie, że on jest stary, nie? to będzie dupa, nie? Ja będę całkiem zestarzany. Ale w kajaku będziemy pływać, nie? Ostatni raz z Wiesiem byłem na łajbie z 2 lata temu. Więcej grzechów nie pamiętam. Od tamtego czasu dużo się zmieniło? Generalnie z rybą coraz gorzej. Tak jest, koniec spania, bierzemy się za robotę, jak to Wiesiu mówi. Jego magiczna skrzynia trollingowa. Co on tu ma, zobaczcie. No ale dużo masz takiego rękodzieła. No trochę jest. Takie wynalazki Wiesiu ma, mówi, że to rewelacyjnie pracuje. No ja mu wierzę, bo to zobaczcie, takie coś. Kiedyś miałem też taką przynętę na jeziorze, jak jeszcze w PZW byłem i coś tam mówiłem. Bardzo fajne przynęty, fajnie lecą daleko, natomiast na takim, no one trochę ważą, nie? Także taki lekki jakiś sprzęt do tego też nie może być. Ale w trollingu to musi być petarda. Dzisiaj spróbujemy klasycznie nobodziaski. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczcie, mamy tutaj, tam mamy Rewę. Lecimy teraz na Mechelinki, tam mamy Mechelinkę, a tam mamy torpedownię. Piękny wschód słońca. No teraz tylko czekamy na te rybki, nie? Spróbujemy pieska. Ile wędek dzisiaj będziemy łowić? To spróbujemy na 6. Na 6, czyli na takie na pół gwizdka. Na pół gwizdka. Testujemy te wynalazki. Zobaczymy, jak one pracują w wodzie. Wiesiu, poczęstuj się. Wiesz jak ze swojego. No pięknie, zobacz ty. No ja bym się na to skusił, nie? No. Weź to rybie powiedz. Nie no, tu musi jakaś troć walnąć, nie? Tam mamy, zobaczcie, torpedownię. No i dobra, mamy jedna wędka, druga u Wiesia w rękach, trzecia jest tu. Potem mamy 4., 5., 6. I chyba na razie damy sobie spokój, bo tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze dwie. Moglibyśmy uzbroić, tutaj podbierak duży. Jak ryba połamie, to będziemy mieli rezerwę. Hej, tak nie mów. Szkód nie może być. Jeszcze ryba mi nie połamała, wprawdzie. Przeważnie człowiek sam sobie łamie, nie? No dokładnie. O, bliziutko brzegu. Zobaczymy na echosądzie, jak wygląda. Pustynia. 2,4 metra. 2,6. No i raczej tak pusto dosyć. No widać bardzo ładnie. O, to jest woda klarowna. Spławów nie widać niestety. Ale ładne, ładne dno jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam na kamieniach siedzą 11, 12, 13, 14, 15 osób. A o nas dwóch nie zapomnieli. 16 tam. Tam coś wołają. Pewnie coś do nas, ale to nie słychać z takiego daleka. No i jeszcze mamy 2 jeszcze, Wiesiu mówi, nie? No. I zobaczymy. Będziemy mieli też porównanie, słuchajcie, bo na pewno na grupie napiszą tutaj chłopacy, czy coś było. No my też napiszemy i zobaczymy, czy to Czy to trollingowanie faktycznie ma dużo więcej tego wzięcia, jak myślisz? Powinno mieć, nie? Szanse są na pewno większe, bo masz kilka więcej, co najmniej o dwie wędki więcej, nie? Ale no, nieraz z brzegu, bo chyba blisko brzegu jest, a ja tak za blisko brzegu też nie podpłynę. No. Trzeba trafić, zależy od szczęścia. Jak byliśmy teraz łowić w Orzechowie, to też rozmawiałem, tam macie film u góry, z wieloma wędkarzami i oni właśnie mówią, że my to nie przerzucamy tych ryb, my po nich depczemy wręcz, bo one naprawdę są bardzo blisko i coraz częściej wędkarze zauważają to, że te ryby faktycznie blisko biorą. No chyba że robimy, wchodzimy do wody i robimy taką wielką trzodę, że one się odsuwają. No my tu płyniemy i ile mamy? 100 metrów? No 150. No 150 metrów, także nie splączemy się z wami, mamy nadzieję, że wam też nie spuszymy rybki. Płyniemy, zobaczcie, bardzo, bardzo ostrożnie. No ale... Wręcz wabimy, silnik czasami potrafi wabić. No belona tak, belona jakby te bąbelki tak lubiło nawet, nie? Ten taki wir taki za silnikiem co jest, no. No dobra, jak się pokażą tutaj rybki, to one z kajaka polecimy, nie? Ale zobaczcie, pusto. Przezorny zawsze ubezpieczony. Tak, właśnie, jak gdzieś powiedział, przezorny ubezpieczony, natomiast nad wodą nie pijemy, także zobaczcie, nieotwierane, pyk pyk. I tutaj dla Wiesia i jego żony do domku, niech sobie weźmie. No. Co, będzie ryba? Jak będzie ryba, to jak będzie ryba, a jak nie będzie ryby, to mu nie damy, nie damy. Dno czarne, tu jest tak głęboko, czy jak? To już jest 8 metrów. 8 metrów, temu dna nie widzimy. No dobra, jest i torperownia, zobaczcie, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żeby tutaj kajaczkę podpłynąć jakoś bliżej. Mogłoby być ciekawie, nie? No i... I co, myślisz, Wiesiu, to jest dobre w ogóle miejsce tutaj na połów? Czy to podobnie same? Jak każde inne, nie? Trzeba trafić. Ale trochę tu to dno jest rozmaicone, są jakieś kamienie, głazy, nie? No jest podobnie jak na Rozewiu. Tu może być tak, że wiesz, rybka jest wszędzie, ale jak trafisz, to i będzie tu i trzeba po prostu mieć szczęście. W odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i będzie ryba. Tylko my na razie nie mamy szczęścia. No nie mamy szczęścia, ale słuchajcie, jak żeśmy płynęli, to było bardzo dużo wędkarzy i część z nich siedziała sobie na brzegu, a to oznacza, że raczej chyba też ryby nie było, bo jakby była, to by... Tak, by siedzieli i łowili, machali wędą, nie? Wiesiu zresztą to uskutecznia, mówi, że on dawno na dorszach nie był, a mu się przypomniało, że machaj wędą, ryby będą, nie? Dokładnie. Jesteśmy, no tak na wysokości rzutu, jak wejdziecie sobie do wody, to tutaj dacie radę, no ekstremalnie myślę, że zarzucić. I tutaj to dno nie wygląda zbyt ciekawie. O wiele ciekawiej wychodzi, że wygląda to dno tam, koło was. To by właśnie sugerowało, że my często przerzucamy te ryby, bo one idą tam, bo tam jest ciekawiej po prostu. Tutaj to dno wygląda tak sobie. Nawet kamieni jakichś nie ma. Bliżej brzegu są kamulce. Tak, no bliżej brzegu są kamienie, nie? A tutaj mamy tak, no, nudno dosyć. Tu się pojawiają kamyczki. Zobaczcie. Tu zaczyna być już pięknie. Patrzymy. Poczekamy, zobaczymy jak daleko zarzucają, ale myślę, że to jest taki już maks. Tutaj gdzie płyniemy to jest ich maks do zarzucenia. Tutaj mamy kolegę, zobaczymy, niech rzuci. On widać, że o, leci. Ciach, jest, padło. Dobra, czyli zobaczcie, no dobra, jakby jeszcze mocniej walnąć to by było, albo ewentualnie trochę więcej wejść. I zobaczcie, że ta woda tutaj, to dno jest, no, słabe. Dzisiaj nagrywamy film z cyklu Tu ląduje twoja przynęta. Jak sobie brodzicie tutaj w okolicach Mechelinek, bo jesteśmy w Mechelinkach. Dzisiaj mamy dużo wędkarzy, sobota. O, niedaleko nas wrzucił, czyli zobaczcie, tutaj jak maksymalnie rzucicie, to tutaj gdzieś ta wasza przynęta ląduje. Tam już sprawdziliśmy jak wygląda dno i tam było dosyć takie sobie. Tutaj jest w zasadzie cały czas to samo dno, czyli maksymalnie jak rzucicie dno wygląda tak. Tu to dno jest beznadziejne, ale jak się przyjrzymy, to bliżej brzegu, czyli bliżej Was, jest bardzo ładne dno, są kamienie. I teraz to jest coś, co ja i Julo powtarzamy w tym roku bardzo często, to jest to, że my tą rybę przerzucamy, czasami my po tej rybie nawet chodzimy, więc jak zarzucacie przynętę, na początku nie wchodźcie w ogóle do wody, sobie po prostu zarzućcie z brzegu, żeby nie spłoszyć tej ryby, która ewentualnie mogłaby, zobaczcie, tam przy samym brzegu być, bo to dno, które mamy tu, gdzie się tak podniecamy, że to niby tak rzucić daleko, bo tutaj jest ryba, no zobaczcie, to dno wcale nie jest fajne. Zresztą my tutaj z Wiesiem płyniemy już, teraz z powrotem płyniemy i co, dupa jest, nie? No my płyniemy, żeby ocenić jakie jest dno, no nie wędkujemy, tylko wędki sobie tak. Tak, wędki mamy tylko tak dla jaj, nie? Dzisiaj rozłożone na Rozewiu, jedna troć pajów fajna padła, 70. Tutaj wędkarzy jest z 20 na pewno. O, widzimy, kolega zarzuca, zobaczymy jak daleko. Leci, 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 leci. No zobaczcie, nie? To, no to jest dobrze. To jest dobrze, bo tutaj troszeczkę dalej kończy się to fajne dno. Bardzo to fajnie wygląda. Natomiast tutaj już gdzie my jesteśmy, to jest beznadzieja. Tutaj mamy to zejście, mamy kolejnych wędkarzy. Troszeczkę żeśmy odbili od brzegu, żeby tutaj Was nie męczyć. Natomiast tam faktycznie tam dalej mamy to fajne dno, a tu mamy to byle jakie. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby morsować, nie? Woda 4,7 stopnia? Ile? 4,7, akurat jest idealna woda do morsowania. Ale jutro się wybiera. No właśnie, ja tutaj gadam, co trzeba mieć w głowie, a tutaj Wiesiu morsuje, Wiesiu. Jak to się stało, że Ty morsujesz? No nie wiem, jeszcze rok temu to też uważałem, że to jest głupota, ale teraz, kurczę, znaczy głupota to nie, ale że to jest trochę, no, hardkorowe. Ale spróbowałem od września i tak z chłopakami, z synami, od września zaczęliśmy w rzece i tak woda się coraz bardziej robiła chłodna, chłodniejsza, chłodniejsza, aż do 3 stopni doszła. No ja 5 minut maksymalnie wytrzymałem, ale synowie po 15 nawet siedzieli. No słuchajcie, ja na tą chwilę oficjalnie mówię, że ja tego nie rozumiem, nie? Ja też tego kiedyś nie rozumiałem. Ale warto spróbować, warto. Tak, no jak kiedyś z kajaczka, wiecie, podczas trollingowania za łososiem wypadnę, to będę wiedział, to wtedy sobie pomorsuję. Wtedy sobie pomorsujesz, dlatego trzeba być przygotowanym na taką ewentualność. Tak. Tutaj mamy tą marinę w Mechelinkach, tam mamy morsów, a tutaj mamy tą wodę, którą często oblegacie, zresztą zobaczcie, tam mamy torpedownię w tle. Ponieważ no to jest dobre łowisko do łowienia troci. Natomiast w tym roku z Julem postawiliśmy sobie taki cel, żeby pokazać Wam, że nie warto, nie wiem, wchodzić mega daleko do tej wody, skupiać się na tym, żeby ta nasza przynęta leciała na setki metrów, choć zobaczcie sobie film, tu u góry macie, jak rzucałem bodziasami specjalnie przygotowanymi dla mnie, slimami takimi, żeby jak najdalej rzucić, no i słuchajcie, chyba 82 metry maksymalnie udało mi się rzucić, więc to jest taka mrzonka, że rzucamy na 100 metrów, podejrzewam, że nie za bardzo, tym bardziej, że rzucałem wędką 3-metrową o ciężarze wyrzutu do 49, wyrzut z plaży, gdzie się stoi, wiecie, stabilnie na piachu, całym ciałem można popracować, to jest co innego jak stoimy w wodzie po pas, więc nie oszukujmy się, że na 100 metrów rzucamy, w każdym razie ja nie potrafię, żeby była jasność, natomiast słuchajcie, jak przelecimy sobie tutaj ten pasek, to zobaczymy, że dno jest no beznadziejne na tych powiedzmy 150 metrach od plaży. Teraz jesteśmy, Wiesiu, co z 200 metrów? 200, no z 250 metrów. Zanurzę kamerkę Wam, zobaczycie jak to dno wygląda, bo to no, nie wygląda fajnie. Jest takie dosyć płaskie. No i 4 metry głębokości tutaj jest. Też od razu Wam powiem, bo tam na filmie nie będę mówił ile tam jest głębokości. Natomiast tam gdzie zanurzamy kamerę, mniej więcej mamy 2,5 metra głębokości. Wiesiu, Ty masz duże doświadczenie w trollingowaniu. Jak trollingujesz, to częściej ryba właśnie jest bliżej brzegu, czy dalej gdzieś? To zależy od przynęty, gdzie jest przynęta. Jeżeli jest blisko brzegu, to i wiadomo, że drapieżnik za nim się podąża. A jeżeli przynęty tej dla niej naturalnego tego pokarmu nie ma blisko brzegu, trzeba szukać daleko. Wiesiu, tam przy brzegu była ciekawe to dno, a tutaj jest takie bardziej monotematyczne. To chyba ryba lubi takie bardziej urozmaicone dno, co? No, tam były głazy, kamienie z tego klifu, co się obsuwały i tam jest zawsze wtedy lepsze łowisko pod względem tych urozmaiceń, nie? Jak jest płaskie dno, to wiadomo. Może być różnie, ale przy kamieniach jest zawsze ryba. No dobra, ale tutaj to, że mamy głębsze dno, no bo tutaj mamy, ile mamy? 5 metrów niecałe. To dużo daje, dla ryby to chyba to dno właśnie się liczy, że jest urozmaicone, nie? Bo tam może być, wiesz, też są prądy morskie. Tymi prądami są właśnie na rybek zmierza, czy tam dawdena i trzeba tam szukać. Różnica w temperaturze wody też jest istotna, nie? Nieraz jest cieplejsza woda, no tu już jest troszeczkę chłodniejsza się robi, bo była 4,7, teraz 4,3. Zobaczymy, co będzie dalej, nie? Lecimy teraz powoli na przesmyk, który mamy w Rewie. Czy myślisz, on jest rybodajnym? Bo on bywa tak, że po prostu niski stan wody jest i tylko tam się miesza ta woda do Sunina, wpływa, że tak powiem. Myślisz, że to jest dobry myk, żeby tam akurat próbować łowić? Spróbujemy. Tego nikt nie wie, czy tam będzie lepiej, czy tu, nie? Natomiast Rozewie jest dobrym łowiskiem i na wylonę, i na troć. Natomiast pomieszało się z tą rybą, jest coraz gorzej, ale no, trzeba próbować. No właśnie, trzeba też wziąć pod uwagę, że nas wędkarzy jest coraz więcej i te wszystkie media społecznościowe są rozbudowane dosyć mocno, dlatego tam gdzieś tam na Facebookach można powiedzieć, że w zasadzie codziennie ktoś coś łowi, ale weźcie pod uwagę, że tylko tutaj w dniu dzisiejszym widzieliśmy z 20-25 wędkarzy, którzy stoją i z plaży łowią. No to jest dużo, nie? Teraz niech 2-3 coś złowi na tych 25 i wrzuci to na Facebooka i jest Eldorado, się wydaje, ale przyszło 25, a 2 złowiło, nie? No zobacz, no tak, no a my tutaj co, na 6 wędek i też dupa, nie? No trolling jest też fajną sprawą, ale po prostu trzeba mieć też szczęście, nie? Warunki są idealne, ale do morsowania, fali nie ma, także ryby może być też słabe. No. Pamiętajcie, że nowe przepisy weszły w życie, tam u góry macie debatę na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o trolling taki typowo morski, to dalej 12 wędek, ewentualnie jakby, nie wiem, byśmy się uparli, że jednak nie troć, tylko na śledzia, no to 6 kg śledzia, to trzeba pamiętać o tym i pamiętajcie o ważnej rzeczy. Przepisy regulują to, że rybę trzeba uśmiercać od razu po złowieniu, jeżeli chcemy ją zabrać, czyli wiaderko i śledź we wiaderku, to nie jest dobry pomysł, za to może być mandat.